Cześć, Cześć, tu tu zespół zespół Hejma. Hejma. Zapraszamy do słuchania wywiadu z nami i do przesłuchania naszej nowej epki Świat z tektury. Przypuszczam, że pierwsze pytanie nie zaskoczy Was, bo chyba każdy o to pyta. Dlaczego świat jest z tektury? Świat, jaki jest, każdy widzi chyba. Trochę tak dla mnie taka jest odpowiedź. W sensie wydaje mi się, że no... Szczególnie dla ludzi w takich, w naszym wieku chyba tak wszystko trochę, jakby to powiedzieć, jak byliśmy młodsi, to wszystko wydawało się trochę fajniejsze, a teraz jest trochę gorzej niż się zapowiadało. Nie wiem, Olga, co ty uważasz? Znaczy, dla mnie to jest po prostu, przedstawia to taką ulotność, że no jest fajnie, 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 ale w każdej sekundzie może to, że tak powiem, runąć jak jakieś takie miasto zbudowane z kartonu. Czy to jest takie za czasów naszej młodości było lepiej? Czy... No to chyba za czasów każdej młodości ja było nadal lepiej. Jestem młoda. No to jest właśnie też no żeby nie było, też jakiś stary nie jestem. Ale no to każdy tak marzy, jak miał 15 lat albo 12 lat, to wszystko było fajniejsze. A później trzeba chodzić do pracy. I przeglądając książeczkę oraz cały album, są zdjęcia różnych miast. Jakie to są miasta i dlaczego akurat wybór padł na te lokalizacje? Znaczy tak, do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ artystka, która zajmowała się oprawą graficzną naszej płyty, moja bratowa, pozdrawiam serdecznie, no daliśmy jej wolną rękę, żeby ona sobie przesłuchała naszej tej epki, naszej płyty, i sama zadecydowała, że klimat jest taki, jeżeli dobrze pamiętam, w opisie jej się kojarzyło to właśnie z aparatami na klisze, z kasetami VHS i ogólnie to są jej autorskie zdjęcia tak swoją drogą, no i po prostu tak jej się to kojarzyło z takim klimatem takiego no miasta, może niezbyt z najpiękniejszej jego strony, może tak bym to ujął dyplomatycznie. Na miasta jakie są, no to tam wiemy, że jest Łódź na okładce. W środku po rozłożeniu na pewno jest Pałac Kultury w Warszawie i gdzieś tam w książeczce chowają się też Katowice. Tylko wszystko jest albo za mgłą, albo za dymem. Która wersja jest lepsza? Nie, za mgłą chyba jest za mgłą lepiej. Za mgłą jest zdecydowanie. Dzisiaj drodzy coś się zastanawialiśmy właśnie, czy to mgła, czy coś się pali, bo takie były obłoki dymu, znaczy mgły ostatecznie. Więc jak to trochę od kuchni wyglądało? Wy stworzyliście muzykę, nie mamy pomysłu, jak to graficznie zrobić, zrób to za nas? Znaczy ja to może tak podsumuję, że my tak zawsze robimy i to nawet nie chodzi o to, że my nie mamy pomysłu, tylko my nigdy nawet nad tym nie myślimy. My zawsze staramy się nie mieć tego pomysłu, tylko zawsze kwestie teledysków i jakichś tam okładek oddawać osobom, które mają je zrobić, bo te osoby też często chcą bardziej te rzeczy robić, jeśli mają wolną rękę i jakby mogą się wyżyć artystycznie. I dla nas jest fajne, że ktoś jakby ze swojej perspektywy pokazuje, czym jest ta muzyka, a nie jest to tylko jakby jeden widok, tak? To są jakby od dwóch różnych stron można zobaczyć, czym te utwory są. I to jest i przy pierwszej płycie tak, i teraz przy tej epce, i teledyski wszystkie do pierwszej płyty też były robione tak, że zawsze mieli wolną rękę, my tam robiliśmy jakieś korekty takie dosłownie, że nie wiem, przesunąć napis albo coś tam, ale raczej pomysły zawsze były takie jak... Większe logo. My właśnie nigdy nie dajemy nigdzie swojego loga, więc raczej usunąć logo, nie robić logo, nie ma potrzeby. Ale to zaskakuje Was odbiór Waszej twórczości przez innych artystów, że jak mogła pomyśleć o mieście, o bloku, słuchając naszej muzyki? Ja bym tego nie ujął jako, nie wiem, zaskoczenie, bo w sumie no, klimat jest taki, no, czuć ten klimat, tylko bardziej bym to ujął, że może fajnie jest zobaczyć jakąś inną artystyczną duszę, która bierze ten nasz materiał i jakoś interpretuje go na swój sposób. Uważam, że to jest bardzo, no, jakby... Nagrodą samą w sobie jakby takie coś już, no, więc mamy jakby pierwszą recenzję w postaci okładki płyty tak naprawdę, tak ja to no tak, czuję. No tak, zasadzie tak, a tutaj akurat w tym przypadku myślę, że wizja nie odbiegała za bardzo, bo my też tworząc wcześniejsze materiały do tej płyty, chociażby teledysk do pierwszego singla, robiliśmy go na blokowisku,
w Łodzi, więc i to jeszcze do tego na tym samym osiedlu, mimo że to jest totalnie jakby przypadek. Totalnie przypadek jest, że to jest też blokowisko z tego samego osiedla, ale no jakby tutaj ten klimat tego miasta i takiej szaroburości bloków tutaj się przewijał też jakby w naszej interpretacji. A interpretacje utworów wewnątrz zespołu też się różnią, że każda piosenka dla każdego was jest czymś innym, czy bierzecie taki dyskurs, dobra, mówimy jednym głosem, tak samo interpretujemy każde słowo? To jest trudne pytanie. Mi się wydaje, może zacznę od tego, nigdy wprost o tym nie rozmawialiśmy, natomiast każdy z nas ma jakieś swoje opinie na temat każdego z utworów i te opinie się różnią, natomiast wydaje mi się, że trochę też o to chodzi w graniu muzyki w zespole, że tworzymy jakąś wypadkową z tego wszystkiego, tak? Także tak mi się wydaje, że każdy ma trochę swoją opinię i swoją interpretację każdego z tych utworów. Znaczy no, najczęściej o samej w sobie treści jednak wypowiadam się ja, bo to jest jakby, no to jest najłatwiejsze, że wypowiada się o treści ktoś, kto napisał te teksty i najlepiej wie, bądź nie wiem, bo ja często nie wiem, o co mi chodziło, że tak powiem, pisząc konkretny tekst. Więc no, przy samych tekstach chłopaki nie za bardzo mają, że tak powiem, okazję się wypowiadać o nich. No. Nie, nieprawda. Nie? Zawsze się pytasz, czy jest no. tekst. Ale chodzi mi o wywiadach. A no dobra, okej. Okay, chodzi mi, że okay. w wywiadach, że nikt was tak. nie pyta w wywiadzie, o czym był dany tekst. Tylko tak, ja was pytam. Chciałem cię bronić przed sobą samą, że nie mamy żadnego wpływu. Nie, macie wpływ na to, jakie są teksty. Taka tylko, jest wolna wersja, tak? Tylko nikt was nie pyta w wywiadach o no teksty. No tak, to się chodziło. Trochę rozumie, tak, że raczej się pyta autorki niż... Tak, to siadasz w domu i co ona miała na myśli, co ona chciała przekazać? Nie, czasami sama nie wiem. I dochodzę do tego, co miałam na myśli, dopiero na przykład, jak muszę napisać notkę prasową, mówię, Boże, o czym jest ten utwór? I dochodzę do takich niesamowitych rzeczy czasami, że w życiu bym nie wpadła na to, pisząc te utwory. Bo notki prasowe są chyba frustrujące dla zespołu, żeby o sobie napisać, że jesteśmy podobni jak coś w klimacie tego i tego. No albo właśnie utwór jest o i... Ja czasami dochodzę do takich, po prostu jak robiłam notkę opisu serca z tej epki, to ja totalnie jakby nie myślałam, o czym jest ten tekst tak do końca, w trakcie pisania go, ale jak pisałam tą notkę, tak się rozpisałam, że tutaj o jakiejś trudnej relacji, coś tam i faktycznie ten utwór o tym jest, tylko po prostu nie pisałam sobie tego tak w całości, żeby uświadomić sobie, o czym to jest, dopóki tego nie napisałam. Bo może wtedy patrzysz na to trochę z perspektywy, a nie myślisz o każdym jakby zdaniu po kolei. Czy z perspektywy takim... słuchacza też trochę, no, żeby no tak, to też mu opowiedzieć prawda. O czym to, jak może to interpretować, ale nie musi. Kiedyś robiłam takie notki, że no, że posłuchajcie i sami zinterpretujcie, nie? Że, bo na pierwszej płycie były takie single, które czasami no, ja nie potrafiłam powiedzieć jakby tak jasno, o czym one są. I okazywało się, że każdy miał absolutnie inną interpretację, więc wcale się nie dziwię sobie, że nie do końca umiałam stwierdzić, o czym to jest, bo interpretacje były tak różnorakie, że ja bym w życiu na nie sama nie wpadła. Przy tej płycie bawiliście się też sztuczną inteligencją? Czy nie prościej było wrzucić tekst utworu i napisz mi, o czym on jest? Robię to, ale nie używam tego. W sensie inaczej. Próbuję sobie tak jakoś ładnie językowo czasami dzięki jakiemuś chatowi GPT to ująć. Może nie do końca napisać, o czym jest utwór. W sumie to chyba tekst nie wklejam, bardziej sobie tak językowo układam notkę faktycznie dzięki chatowi GPT, no bo to jednak chat GPT takiej poezji, znaczy no poezji, no uznajmy, że jakiegoś takiego wiersza czy czegoś, no to tak nie zinterpretuję jeszcze dobrze, jeśli to nie jest jakaś taka rzecz, którą wklejam mu 10 licealistów, bo ma taką pracę domową, tylko jakiś randomowy tekst, którego jeszcze nikt nie zna. Więc myślę, że to nie byłoby aż tak łatwe. Jesteś chyba jednym z pierwszych zespołów, co sztuczną inteligencję uwiecznili w tekście piosenki. I jak podchodzicie do tego jako zespół? Sztuczna inteligencja może być czymś, co wam w przyszłości pomoże w karierze, tworzeniu, w komponowaniu, czy jesteście przeciwko wszystkiemu? Znaczy ja na pewno nie jestem przeciwko wszystkiemu. Wiadomo, że no jak jest ten utwór sztucznej inteligencji, to się bardzo zdziwiliśmy, że się stał bardzo szybko aktualny, bo chociażby teraz były informacje o tym, że w radiu są zastępowani dziennikarze sztuczną inteligencją, albo że głos z map Google też jest zastąpiony sztuczną inteligencją, więc to się stało szybko aktualne.
że ludzie zaczęli być zastępowani. W samym sobie pisaniu tekstów czy jakichś tam melodii, no wolałabym, żeby jakby nie zastępowało to człowieka. No ale właśnie w pisaniu takich jakichś materiałów promocyjnych, co jest też potrzebną rzeczą dla zespołu, nie widzę problemu, żeby pomogło mi to ubrać językowo bardziej albo usunąć powtórzenia i jakby takie rzeczy nie stricte muzyczne robić, bo to jest jakby, tutaj akurat to jest jakby ten użytek, do którego według mnie zostało to stworzone, żeby pomóc, a nie zastąpić człowieka. No tu w sumie nie mam nic do dodania, tak samo w muzyce, no też różnych programów używa się od dawna, niektóre są bardzo mądre, no to jakby, no to jest kolejne narzędzie, którego jakby można używać, tylko no właśnie tu jest gdzieś problem, zaczyna się, gdzie zamiast być, ta sztuczna inteligencja, zamiast być narzędziem używana ją przez kogoś, staje się właściwie, no właśnie, jakby sam, całą rzeczą, tak, zamiast pomagać w tworzeniu rzeczy, jak się staje całą rzeczą, no wydaje mi się, to nawet nie jest kwestia, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo pewnie, szczerze mówiąc, jak słuchałem utworów tworzonych przez sztuczną inteligencję, to no, czasami ciężko odróżnić od jakichś innych, tak? Tylko no, wydaje mi się, że będziemy już niedługo po prostu w takich czasach, że nikomu się nie będzie chciało słuchać czegoś stworzonego przez sztuczną inteligencję, czy to będzie audycja radiowa, czy to będzie utwór muzyczny, tylko ludzie będą mimo wszystko jakoś bardziej szukać tych ludzkich tworów. Taką przynajmniej mam nadzieję. To wracając do człowieka w muzyce, komponując tą epkę, od jakiego utworu rozpoczęliście pracę? Co było jako pierwsze? To jest pytanie rzeka. Znaczy na pewno myślę, że... Może skończony. Który był utwór skończony jako pierwszy? Chyba Wszystkie najgorsze słowa. Bo on wyszedł też dawno temu, półtora roku temu, bo on miał być zapowiedzią drugiej długo grającej płyty, która ostatecznie przerodziła się w epkę, a reszta utworów jeszcze czeka na swoją kolej, na tą drugą płytę, bo chcieliśmy coś wydać szybciej po prostu, niż było to możliwe, żeby wydać tą drugą płytę. Uznaliśmy, że nie, no, że za długo się nic nie dzieje, wydajemy najpierw epkę, więc wydaliśmy część utworów w formie epki, a część, którą chcemy jeszcze bardziej, że tak powiem, dopracować, jakoś trochę przearanżować, zostawiliśmy na drugą płytę i dorabiamy do tego też kolejne utwory, z których będzie druga płyta, więc tutaj ciężko, to nie była praca nad całą epką, że tak powiem, bo to było 10 utworów, które częściowo stały się epką, a częściowo staną się drugą płytą, ale na pewno pierwszy utwór, który powstał, to były Wszystkie najgorsze słowa, tak w całości. A właśnie co było powodem, że nie dokończyliście pracy? Nie wiem trochę, jak to nazwać, nad albumem i postanowiliście zrobić ten pół krok i znaczy, najpierw epka. W zasadzie to dokończyliśmy, bo nagraliśmy wszystkie te 10 utworów w studiu, ale po pierwsze, no zwykle to jednak tak bywa, że chodzi o pieniądze, że tych pieniędzy jest za mało i że wydanie epki własnym sumptem jest łatwiejsze, bo na przykład no, epkę jakby no, nie mamy nic przeciwko, żeby wydać samemu, bo to jest takie mniejsze wydawnictwo i tak dalej. Możemy sobie to wydrukować sami, wydać sami, promować sami, super, ale jednak jakby była długa druga płyta, to no, na przykład ja osobiście wolałabym ją wydać z wytwórnią, która ogarnie promocję, ogarnie wydrukowanie tego i tak dalej. No i to jednak trwa dłużej i musielibyśmy na to czekać dużo dłużej, niektóre rzeczy przeprodukować, że tak powiem, więc uznaliśmy, że chcemy jak najszybciej pokazać chociaż część tego, co stworzyliśmy w takiej, a nie innej formie. I uważam, że wyszło to super tym utworom, że ta epka naprawdę brzmi jakby miała być tą epką pięcioutworową, że te utwory do siebie pasują i że nie brzmi w ogóle jakby to było przypadkiem. Oczywiście przemyśliliśmy, jakie utwory będą na tej epce konkretne, wybieraliśmy, żeby to miało sens. I uważam, że to wygląda tak, jakby tak od początku miało być. Ja nie ukrywam, że nie miało być, ale uważam, że wyszło ostatecznie... Wyszło lepiej niż mogłoby być. No czasami właśnie o to w sztuce chodzi, że z jakiegoś przypadku powstaje coś pięknego, no i w moim osobistym, jakby tutaj w mojej ocenie, no tak właśnie wyszło. A kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby przestraszyć słuchacza w utworze Błąd z tym sygnałem dźwiękowym? My chyba na próbie na to wpadliśmy wszyscy jakoś, nie? Że to nie było chyba sobie. Tak, chyba uznaliśmy, że musi być jakiś... Tak. Nie uznaliśmy, że to musi być konkretnie ten dźwięk, bo też nie wiedzieliśmy, czy które dźwięki są na przykład legalne, żeby ich użyć w utworze i tak dalej.
Więc zostawiliśmy to producentowi i powiedzieliśmy, słuchaj, my tylko chcielibyśmy po prostu, żeby jakieś takie zaskoczenie, wyskoczenia błędu, że takie rozpoznawalne dla ludzi gdzieś było, nie powiedzieliśmy gdzie, nie powiedzieliśmy jakie konkretnie. Nie, powiedzieliśmy gdzie, powiedzieliśmy, to był ten moment, musiał być moment, ale nie musiał być ten konkretny tak, dźwięk. Tak, tak, i jak tak, dostaliśmy tak. jakby to... gotowy utwór, to sami się jakby zdziwiliśmy. Wiecie, że ten utwór nie będzie słuchany na pracy zdalnej. No. Ale ty, no tak. To jest... No tak, no jakby ktoś się przestraszył na pracy zdalnej, że mu cała tabelka w Excelu właśnie umarła, no to... Więc teraz powtórka z informatyki, bo używacie tych słów w tekście. Błąd 404-403, co oznacza? 404 to jest, że nie można znaleźć... Jezus, nie pamiętam. To w sensie, jest... No coś to, ja to, ja jakby to potraktowałam jako taki no, błąd, który... wyskakuje jednak najczęściej ludziom. I ja no, nie umiem dokładnie podać definicji tego błędu, ale wiem, że ludzie zawsze się stresują, jak ten błąd się pojawia, więc no. tam jest error 404, wstrzymuje oddech, odbiera maniery, bo albo się przestraszysz, że coś się zepsuło, albo się strasznie zdenerwujesz, więc tutaj chodzi o to, odbiera maniery. A potem szukałam drugiego błędu właśnie, który będzie miał sens jakoś tekstowo i znalazłam, że 403 to jest jakaś odmowa wejścia w jakiś plik, no coś z wchodzeniem w jakieś zasoby. Więc tam jest, nie wejdziesz ty, nie wejdzie tu nikt, coś w tym stylu. Więc to też jest przemyślane i już kilka osób, informatyków głównie, doceniło, że ten tekst ma sens, a nie są to, że tak powiem, losowe słowa. Grupa fanów się powiększa. Tak, ja właśnie wczoraj wstawiłam TikToka, że czy to jest ulubiony utwór informatyków? Więc tak, no. Zostało docenione. Więc jako autorki tekstu, która praca nad którym tekstem sprawia ci po prostu najwięcej przyjemności? Może się... Nie, ja wiem, że są utwory na tej płycie. Ja codziennie wysyłam mnóstwo maili, żeby... A propos tej płyty, więc ja dobrze wiem, co jest na tej płycie. W sensie przyjemności to jest dziwne słowo przy tekstach, które są smutne wszystkie. Więc... Wiesz, możesz czerpać różne przyjemności. No jakby może bardziej satysfakcja z napisania go. No to no ja uwielbiam Świat z tektury, ten tytułowy utwór. On jest masakrycznie smutny, więc mówienie... przyjemność na napisanie tego tekstu może być jakby ciężkim słowem, ale uwielbiam ten utwór, to jest mój ulubiony utwór z naszych wszystkich utworów, które dotąd wydaliśmy, więc no jakby na pewno największą radość sprawiło mi to, że on istnieje. Błąd był też ciekawy, myślę, do pisania, bo tutaj jak zwykle sobie jakiś wymyślę temat przed pisaniem tekstu, to tutaj mi to tak popłynęło po prostu. Nie wiedziałam w ogóle, w jakim to pójdzie kierunku, a uważam, że ten tekst wyszedł fajnie, dobra, patrzę jednak, jakie są utwory. Wszystkie najgorsze słowa już były tak dawno, że nie pamiętam, ale no, ten świat z tektury jednak, z tych utworów, które są na tej epce, był fajny. No jest jeden utwór, który nie wszedł na tą epkę i będzie na drugiej płycie, które się super pisało, ale no to nie jest o tym rozmowa dzisiaj. A gdzie usłyszymy te utwory na żywo? Na żywo. Teraz mamy trasę koncertową od... Znaczy, zaczęliśmy w październiku w Łodzi koncertem premierowym, czyli w naszym mieście, a teraz będziemy mieli trasę koncertową jakieś 12 miast, od listopada do lutego. Mamy w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Gdańsku, w Krakowie, w różnych takich... W Toruniu, Sochaczewie nawet. A. Więc różnych takich dużych, ale też niedużych jak Sochaczew, miejscowościach będzie można usłyszeć te utwory z pierwszej płyty i nawet właśnie ten jeden utwór, który będzie dopiero na drugiej płycie, ale go bardzo lubimy i już go gramy też jakby wcześniej. To na zakończenie chowamy na chwilę waszą płytę. Czego na co dzień słuchacie teraz? No ja słucham jednego zespołu teraz cały czas. Fontaines D.C. Kocham ten zespół. To jest, skąd oni są? Z Irlandii. Z Irlandii. Irlandzki zespół taki, nie wiem, no powiedziałabym lekko postpunkowy, ale taki przystępnie postpunkowy, bo mam wrażenie, że w większości miejsc, które przeglądam, to ludzie piszą, że płyta roku, półtora roku, obojętnie jakiej muzyki słuchają, więc myślę, że przystępnie postpunkowy zespół irlandzki. Byłam w tym roku w Warszawie też na ich koncercie i ich nowa płyta jest niesamowicie dobra, więc słucham tego w kółko i w kółko. U ciebie? Wyjdzie teraz moja okropna pamięć do nazwisk, bo nie pamiętam nazwiska, natomiast to jest płyta tego wokalisty Black Midi. The New Sound się płyta nazywa, jest po prostu magiczna. Nie mogę przestać jej słuchać.
też słyszałam singla jednego, no, ale już po tym nie jestem w stanie polecić. Cała płyta jest mocna, naprawdę. A z polskich artystów, czy tylko w ogóle się wzorujecie na zagranicznym kontencie używając? To w ogóle widzi to dziwnie, bo ja na przykład słucham w 99% tylko polskiej muzyki, ale to Fontaine z DC mnie tak zachwyciło, że zmiotło na razie jakby z moich słuchawek wszystko. No dobra, słuchawek może nie słucham muzyki na słuchawkach. Ja to jestem słuchaczem z laptopa i telewizora, najgorszy rodzaj słuchacza. Jeszcze muzyk, taki najbardziej płaski dźwięk. Ale nie no, ja głównie słucham polskiej muzyki, kocham... To nie będą jakby najnowsze rzeczy głównie, ale no wszystko, co stworzy Katarzyna Nosowska, cokolwiek, obojętnie, może śpiewać skład Zupki Chińskiej i będę tego słuchać. Wszystko, co stworzy Maria Peszek, wszystko, co stworzy Radek Łukasiewicz z Półpustki, też tekściarz Artura Rojka, więc no ci ludzie, którzy piszą takie bardzo emocjonalne i takie zaangażowane teksty, to są raczej właśnie tacy moi idole, których słucham i obojętnie co stworzą, to mi się to podoba. No ja z polskich rzeczy to cały czas przeżywam ostatnią płytę z Widów i to jest chyba niestety ostatnia, w sensie już nie będzie kolejnej. No jak wsiadaliśmy do auta, to miałeś syndrom paryski włączony. A no to właśnie też. Także nie, że nie słucham polskiej muzyki, ale raczej tej mniej może mainstreamowej, tak to nazwijmy pretensjonalnie. No to głównie to na ten moment przychodzą do głowy te Zwidy. Zdecydowanie polecam. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękujemy.